Witam Was w pierwszym odcinku kursu, w którym poznamy Windows 10. Na początku powiedzmy sobie o cenie Windowsa 10. Nowy Windows będzie dostępny na komputerach PC w dwóch wersjach, wersji Home i wersji Pro. Cena systemu Windows 10 Home jest to $119, około 500 zł. Wersja Windows 10 Pro kosztuje $199, czyli około 900 zł. Oczywiście są to wersje pudełkowe, wersje OEM są nieco tańsze. Jest jeszcze wersja Windows 10 Pro dla studentów, kosztuje ona około 250 zł. Windows 7 i Windows 8.1 można aktualizować za darmo do Windowsa 10 przez rok. Później nie wiadomo, jak to Microsoft rozwiąże i gdy zaktualizujemy sobie Windowsa na przykład 7 zaraz po premierze do Windowsa 10 i po roku będziemy chcieli przeinstalować nasz system, ponieważ już nie będzie on działał tak, jak byśmy chcieli. Nie wiadomo, czy wrócimy do Windowsa 7 i nie będziemy mogli go już zaktualizować, czy zainstalujemy już Windowsa 10. Nie wiadomo, jak Microsoft to rozwiąże. Windows 7 w wersji Starter i Home oraz Windows 8.1 w wersji Home dostaną aktualizację do Windowsa 10 Home. Windows 7 Ultimate i Professional oraz 8.1 Professional otrzymają aktualizację do wersji 10 Pro. Windows 10 nie ma jakichś bardzo wygórowanych wymagań. Minimalnie potrzebuje procesora 1 GHz lub szybszego. Pamięć RAM wielkości 1 GB dla wersji 32-bitowej i 2 GB dla wersji 64-bitowej. 16 GB miejsca na dysku dla wersji 32-bitowej i 20 GB dla wersji 64-bitowej. Rozdzielczość 1024x600 pikseli i karta graficzna zgodna z DirectX 9. Windows 10 będzie działał także na najtańszym komputerze, czyli on tak jest nazywany najtańszym komputerem na świecie, czyli Raspberry Pi w wersji drugiej. Kosztuje on teraz od $35. Wiadomo, że są tańsze komputery. No. Okej. Ten komputer posiada procesor czterordzeniowy o taktowaniu 900 MHz, czyli niecały 1 GHz. Posiada także 1 GB pamięci RAM. Gigabyte pamięci RAM. Będzie tutaj dostępny Microsoft Windows 10, jak widać. Jednak nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest pełna wersja systemu, czy to jest jeszcze bardziej okrojony Home. W każdym razie Microsoft bardzo chwalił się, że Windows 10 będzie działał na tym urządzonku. W kolejnej części kursu powiemy sobie o podstawowych ustawieniach systemu, takie jak ustawienia języka, rozdzielczości. Ja zachęcam Was do polubienia, do komentowania i do subskrypcji. Dzięki.